Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, ostatnio przybyliśmy na Skellige. Na Skellige, gdzie akurat trafiliśmy na pogrzeb króla, pod którego dowództwem klany się jednoczą na czas wojny. No i słuchajcie, czas udać się na stypę, gdzie zostaną wyłonieni kolejni kandydaci właśnie na to stanowisko. Ale zanim to nastąpi, musimy odwiedzić jeszcze Yennefer, która oczywiście tutaj była, badając magiczne anomalie, które były prawdopodobnie spowodowane przez pojawienie się tutaj Ciri. I zwiększyłem sobie poziom trudności, moi drodzy. Obecnie nazywa się to Krew, Pot i Łzy. Tak więc mam nadzieję, że wyciśnie to w końcu ze mnie Krew, Pot i Łzy. Gdzieś tutaj mam wykrzyknik. Aczkolwiek nie widzę osoby zainteresowanej tym. Wiecie co? Przenocujmy tu. Ruszymy dalej rano. Teraz muszę pamiętać, że medytacja nie będzie nam odnawiać zdrowia. A więc trzeba będzie jeść. I to dużo. Gdzie to jest? A, tutaj coś jest, czekajcie. Chyba się chyba tutaj na dole. Ja myślałem, że jest na góry. Pogadajmy z tym Skelligijczykiem. Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. Co się stało? O co chodzi? O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. 150. Nie ma problemu, koleś. Możemy na tym nieźle zarobić. Tak sobie myślę. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jak idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johann Bonner. W takim razie do zobaczenia. No dobrze. No dobrze, moi drodzy. Dobra. Lećmy dalej. Okej, musimy się udać do miejsca, gdzie zatrzymała się Yennefer i wybrać strój odpowiedni na ucztę, na stypę, w której to musimy wziąć udział. Ładnie to wszystko wygląda, powiem szczerze. Ci tu jakieś modły odprawiają. Tu jest też miejsce, gdzie możemy się obciąć. Pogadajmy. Chyba nie tam, raczej tutaj. Witaj. Dziś od rana może spokojny. Tak jakby bogowie uszanowali śmierć wielkiego konunga Brana. Jesteś krawcem? Jestem. Prawdopodobnie jedynym na wyspach. Dobra, nie mnie ostrzyże, koleś. Skoro tak dobrze radzisz sobie z nożyczkami, może byś mnie ostrzygł. Zwykle tego nie robię, ale podróżnemu odmówić nie wypada. Dobrze, wybierzmy jakiś nowy, nową stylówę. Oczywiście najpierw broda. Tu jednak będę chciał mieć ją ogoloną. Tak jest. No. Okej, no od razu lepiej. I może zetnijmy te długie włosy. Co my tu możemy mieć? Weźmy sobie to, na elfiego buntownika. Zobaczymy, jak będzie Geralt wyglądał. O, ja rzecz. Nie. Zmieńmy to. To jest jakaś masakra. Luźno. A coś takiego? Jakby Geralt wówczas wyglądał?
A, coś takiego. Dobrze, zostawmy to tak. Zobaczymy. Bywaj. Jak mi się będzie grać Geraltem, który właśnie tak wygląda. Dosyć nietypowo. Aczkolwiek może być interesująco. Ua, tutaj cały czas leje. Chyba od dwóch odcinków cały czas tu napiernicza po prostu wodą z nieba. Tu jest zamknięte, musiałem poszukać innego wejścia. Idziemy. Oho. U, jaki niedźwiedź. Ej, fajnie tu. Fajnie to wygląda naprawdę. O, bramka. Bramka, więc właściwie... To musi być pokój Jen. Zawsze była przestrzeń i przepych. No cóż. Bramka to jest tak właściwie niewolnica, aczkolwiek nie do końca. Pamiętacie? W Troi była bramka, która była powodem niezłej kłótni. Ciągle się książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. Dobra, pozbierajmy tutaj to i owo. No. O, tu coś mamy. O, ciuchy. Oj, dobra, weźmy to. Weźmy to i te obuwie. Ubierzmy się jak należy. Jak niebiesko. No dobra, niech będzie. No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi dla... No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. O ja. Aż tak? Chociaż niektórzy, wiecie, potrafią się nawet dzielić i tym z innymi. No ja się tutaj troszeczkę rozejrzę. Co my tu mamy? Rozejrzyjmy się też w tej drugiej części. O, tu mamy kufer, do którego mogę wkładać różnego rodzaju przedmioty, ale na razie nie odczuwam takiej potrzeby. O, coś tu mamy. Glamarie. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. I no cóż. Gust jej się nie zmienił. Rozejrzyjmy się. Będę potrzebował sporo jedzenia. Nie wiem, czy go nie kupować tak przypadkiem. Bo będzie nam one potrzebne głównie do regeneracji zdrowia. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. O, jest też słynny jednorożec. Wypchany jednorożec. No cóż. Okej, dobra. Ci, co wiedzą, do czego Yennefer służył jednorożec, to chwała wam. Chwała wam za to. Dobra. Ruszajmy na tą ucztę. Boże, jak ja wyglądam. Ej, czekajcie, w tą stronę poszło. Chociaż nie. Znowu mi tu kropeczki szaleją. Strasznie leje. Ciekawe, czy taki mocny na jakiego wygląda. Ale no nic. Ile mamy... O ja. Trochę kawałek mamy do przebycia, więc może jednak skorzystam z mojego rumaka. Ruszajmy na stypę. Do twierdzy, która jest... Gdzie ona jest? Tam jest. Wolnij, płotka. No, słuchajcie. Jak Skellingijczycy ruszą na Nilfgaard, to czarni będą mieli przerąbane. Tak myślę. O ja, śnieg, deszcz. Niezbyt przyjemnie, no. Cóż poradzić. Takie jest Skellige. Oddajmy cześć Branowi z klanu Tyrta. Odpocznij.
Dobra, jesteśmy. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kelige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym bracie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Mogłam się tego spodziewać. Ech, Geralt, Geralt. Co ty założyłeś? Nie chciałem przyćmić twojej urody. Mężczyzna u boku kobiety też jest ozdobą. Powinien uzupełnić jej urodę. Ale dziękuję za ten temat. To nie podoba ci się? Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Dobra, chodźmy do Kracha. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. No dobrze, ruszajmy. Ale nie spodobał jej się mój strój. Smutno mi z tego powodu. Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chociaż... Dobra, idziemy na tą ucztę najpierw. Chociaż, słuchajcie, tu jest jeszcze kowal i płatnerz, który może... Geralt, myślisz, że założyłam wieczorową suknię, żeby pokazać się fokom? Chciałem tylko zaczerpnąć powietrza. Jak już zajrzysz do każdej dziupli i nory, znajdziesz mnie przy wejściu do komnaty biesiadnych zamków. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, pogadajmy z kolesiem. Witaj, biały wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Kaer Trolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Dobra. Ja chciałem tylko tutaj właśnie ekwipunek naprawić. Coś dla mnie wykonał. Naprawmy to wszystko. Dobra. Co ty tu masz tak swoją drogą? O, ja tu mam parę rzeczy do sprzedania. Tego nie mogę sobie sprzedać przez przypadek. Co my tu mamy? Siodło z Undwig. O ja. Klapy dla konia. Wiecie co? Ja sobie to tylko sprawdzę. Bo coś czuję, że to się nam przyda. O ja. To na pewno kupujemy. Co do tego się muszę zastanowić. Chociaż prawdopodobnie da się to też wygrać. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, bywaj koleś. Bywaj. Jeszcze tutaj oczywiście będę wpadał. I to dosyć często. Ubierzmy sobie to. Dobra. No niech będzie, no. Dobra. Ruszajmy. Na chwilę obecną. Na tą ucztę wojenna nas czeka. Ładne miecze, ale wolę solidny dowód. Powiem szczerze, Skellikijczycy troszeczkę przedstawiają taki stereotyp wikinga, który niekoniecznie jest zgodny z prawdą historyczną. Ale no nic. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Uncrate.
Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceres Ankret jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. Ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Ceres zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Dobra, ścigajmy się. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! No, będzie ciekawie. Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Założysz się, Lugos? Zresztą... Dobra. Szybciej! Górynko, iść do pora z górze! Gazem, gazem. Ej. Pędzim. A, takie wyścigi, słuchajcie, są na Skellige. Pośpiesz się, staruszku! Gazem, gazem, Geralt! Nie pozwól, by dziewka cię wyprzedziła. Oczywiście nic nie mam do dziewczyn, ale wiecie. Jakby Geralt przegrał, to byłoby smutno, nie? Musi bronić swojej renomy jako Wiedźmina. Gazem po schodach na górę. Ja pierniczę. Musi być hardkorowe zadanie. Wyobraźcie sobie, jedziecie w górę i nie wchodzicie na szczyt, a wybiegacie. To jest dopiero wyczyn. I też to oczywiście niesamowicie niebezpieczne. Mamy to. Ale tylko włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypy. Chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się. Nie piję, obiecałem. Jen. Wierzcie mi, ale
dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No dobra. Porozmawiajmy z Jen w takim razie. Mój Goten zginął jak bohater, stawał sam przeciwko trzem. Odrąbali mu rany. O, jaka tu impreza. Dobra, ruszajmy. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to Jarlowie, Donaran Hindar i Lugos zwany Szalon. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć! Czuj teraz! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz pizdą. No cóż, fajni są Skeligijczycy. Idźcie na zewnątrz i załatwcie to między sobą. A kim ty kurwa jesteś, że dajesz mi rady, co? Kimś, kto lepiej od ciebie zna obyczaje. Obrażasz pamięć Brana i gościnność Kracha. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedno, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mieszać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Oj, gościu teraz Frey zarobi. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawo gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożegam z nudów. Chodź tu, przybłędo, pokaż, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! No, będzie zabawnie. Oja, ma 30 poziom. Oś ty. Mocny jest. Nie ma. Da jest. Dobra, walimy w typa. Kurde, koleś ma 30 poziom. Ale dałem mu radę! Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a sala kiwa się jak dziurawa łajba. Jesteśmy kwita. Teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne. I to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordobicie męska rzecz. Dawaj łapę, Wiedźminie, niech ją uściskam. Jest tego warta. Wiedźminie, napij się ze mną na dowód, że nie żywisz urazy. I odwiedź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić Wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! No. No dobra, napiję się. Dobrze. Chętnie się z tobą napiję, Lugosie. Jeżeli pijesz tak, jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Ja i Yennefer jesteśmy zaszczyceni. Wasze zdrowie. A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi Kracha.
No. Okej, mamy pogadać z Jen. No dobra, co my tu mamy? Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałeś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. No dobra, chodźmy. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Geralt. Okej, ruszajmy, moi drodzy. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa? Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. I idziemy. Możemy troszkę przyspieszyć. Chociaż, wiecie co? Coś czuję, że tam się może kroić coś poważniejszego. O ja, czekajcie. Bo mam tutaj coś. Znaczy, mogę w mojej zbroi dodać sobie glif, ale nie mam takiego glifa, który by mnie interesował. Mam Axi, Art, Irden. Szkoda, że nie mam Quena. Ale no nic. Przebrałem się troszeczkę. Słyszę jakieś kroki. Czekajcie, jeszcze jedna... Ach, jeszcze spodni zapomniałem przebrać. Cii, strażnicy. Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Ciekawy temat do rozmowy. Dobra, muszę jeszcze gacie przebrać. Zapomniałem o tym. Okej. Przebierzmy je. Dobra. Było blisko. Przyspieszmy tylko. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Oj, no dobra. Chodź, idziemy. Tu mamy jakieś okno. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivi. Ej, ładnie tu. Ej, na serio ładnie tu. Kurde, piękne widoki. Ale nie przyszliśmy tu, aby widoki podziwiać, tylko po to, aby włamać się do laboratorium Myszowora. Okej. Przeszliśmy. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo to pokonaliśmy, to zabezpieczenie. Interesujący hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. Wygląda jak żywy. No właśnie. To jest jakaś chmura. Opary czegoś. Nie podoba mi się to. Dziwnie tu. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. No. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Rozejrzyjmy się jeszcze, bo coś czuję, że to nie wszystko. O, tu jakaś misa jest. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem Myszowora. Ciekawe. Co my tu jeszcze mamy?
O, drzwi. Zerknijmy. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je. Boja. Otwory. Są wszędzie. Ej, co ciekawego. Nie zadają nam obrażeń. To dziwne. Jeszcze nie pachnie grzybami. O, tu jest jeszcze jeden. O, tu jest jeszcze. Dobra. Co jest grane? Oja. Czyżby to niewielkie skaleczenie miało aż tak duże znaczenie? Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Dobrze, moi drodzy. Do środka, Geralt. Ale to w przyszłym odcineczku, moi drodzy, ponieważ czas powolutku kończyć niestety. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlista w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.